Rozpocznij nową grę. Czy na pewno chcesz rozpocząć nową grę? Tak. W poprzednich odcinkach, podczas potężnego sztormu, Rexio rozbija się u wybrzeży tajemniczej wyspy. Przypadkowe znalezienie mapy prowadzącej do skarbu wciąga go w wir skomplikowanej pirackiej intrygi. Rexio wraca do domu tylko po to, by być świadkiem uprowadzenia kur przez UFO. Zrozpaczony kogut wynalazca błaga o pomoc. Rexio buduje statek kosmiczny i wyrusza w pogoń. Towarzyszy mu poznany na wyspie skarbów komandor Kretes. Dotarłszy do układu Kurana, bohaterowie przyłączają się do rebelii przeciwko rządom złego kuratora i wyruszają w niebezpieczną misję na planety Kurakis i księżyc Indor. Ostateczna rozgrywka z kuratorem kończy się triumfem Rexia. Pokonany tyran okazuje się być zaginionym bratem koguta wynalazcy i postanawia wrócić na Ziemię wraz z Rexiem i uwolnionymi kurami, w przeciwieństwie do Kretesa. Kiedy wszystkie znaki wskazują, że oto na podwórku nastał wreszcie spokój, postępuje rzecz przepotworna. Rexio znika. Kogut podejrzewa, że Rexio został uprowadzony. Podejrzewam, że Rexio został uprowadzony. Ja od początku podejrzewam. Od początku, czyli od końca poprzedniej przygody, rozumiem. Od początku tego albumu, co oglądamy. Na początek oglądnijmy album, od początku. Ty, a zobacz, co jest na następnej stronie. Ty, coś tu jest. Ha, więc udało się nam uprowadzić Rexia. Tak, mój panie. Doskonała robota. Dziękuję, mój panie. I oczywiście uwięziłeś go w nieprawdopodobnie magicznej pułapce mocy. Oczywiście, mój panie. I nie wyjdzie, żeby nam przeszkodzić, a? No raczej, mój panie. A więc nikt nam już nie może przeszkodzić. Zupełnie nikt, mój panie. Mam na niego oko, mój panie. No, to czy już może przedstawiać, mój panie? Niech sobie przedstawia! Aidem Media przedstawia Rexio i czarodzieje. Czarodzieje? To wiele wyjaśnia. Bracie, leć po Kretesa. Czuję w kościach, że jego pomoc będzie konieczna. Już lecę. A ja zobaczę, co jest dalej. O, jest Rexio. Uff, wygląda na to, że nie jest tak źle. Niestety kogut nie do końca miał rację. Rexio uwięziony był w magicznej pułapce i im bardziej starał się gdzieś pójść, tym bardziej wracał do punktu wyjścia. Było źle. Na szczęście beznadziejna sytuacja, w jakiej się znalazł, wkrótce miała ulec zmianie. O, narożnik się zawiął. Ojej! Czas ucieka, czas ucieka. Rexiu! Rexiu! Podążaj za białym królikiem! Czas ucieka, czas ucieka!
Reksiu! Reksiu, podążaj za białym królikiem! Czas ucieka, czas ucieka! Reksiu! Reksiu! Podążaj za białym królikiem! Nie ma czasu! Reksio dotarł do miejsca, w którym nie sposób było już rozróżnić, co jest, a co nie jest kolejnym pagórkiem. Za to wyraźnie widać tu zarys jakichś drzwi. Dalej musisz radzić sobie sam. Postać po drugiej stronie lustra najwyraźniej nie była świadoma, że ktoś ją obserwuje. Oj, przydało mi się tu osprzątać. Oj, magia zanika, jakże bardzo zanika. Oj, przydał mi się jakiś znak. Oj, magia zanika, jakże bardzo zanika. Oj, przydało mi się tu osprzątać. Oj, przydało mi się tu posprzątać. Oj, przydał mi się jakiś znak. Oj, chyba muszę się ogolić. Oj, przydał mi się jakiś znak. Oj, przydało mi się tu posprzątać. I znowu, im bardziej Reksio starał się gdzieś pójść, tym bardziej wracał do punktu wyjścia. Wyglądało na to, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. No nie wierzę. Mówiłem do wioseł, mówiłem! Wioseł! Korneliuszek, wioseł! Trzeba się było lepiej skalibrować. Dobrze, że jesteście. Wygląda na to, że Reksio znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Dosłownie czy w przenośni? Bo zostawiłem makaron na gazie. Kretesie, twój przyjaciel Reksio jest w potrzebie. Tylko ty możesz mu pomóc, a ty mi tu z jakimś makaronem. No, racja. No więc podobno zaginął wszelki ślad po Reksiu. Konkretnie mamy jeden ślad. Ta oto księga. Powiedziałeś wszelki? No, powiedziałem wszelki. To doskonały pomysł, Kretesie. Doskonały. Wszelki. Dajcie mi godzinkę.
Oto schemat teleportera. Skokokokonstruujemy wielką słuchawkę telefoniczną, na której zamontujemy księgę. Kretes wejdzie w te oto porty, diesel naciągnie szelki i bach! Wstrzelimy kretesa prosto w księgę. Proste i genialne. Brawo, chacie. A według mnie kompletnie bez sensu. Nie marudź, kretesie, idź do roboty. Wszystkie potrzebne części znajdziesz na podwórku. Kornelku, wybierz miejsce, które nadaje się do budowy teleportera. Się robi. To właśnie punkt, który wybrałem. Myślałem jeszcze o kilku innych punktach, ale zdecydowałem się właśnie na ten. Dobry punkt wybrałem. Nie? Długo nie mogłem się zdecydować, który punkt wybrać. A może zamiast teleportera wybudujemy potężne jajo? Koko, bracie, co ty na to? Pokaż mi ten projekt. O, opona. O, jest kotwica. Drabina. Krzywe sanki. O, tu są te widły. Balia, tak. Kompletnie niepraktyczny napęd awaryjny. O, grawie mocy. Beczka, aha. Nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Pokaż mi ten projekt. No dobra, zaczynamy. Montuję drabiny 2 na oponę 1. Tu tak. Teraz to. Diesel, przyjacielu, chodź do papy. O, nasz piecyk do dodawania gazu. Wezmę też ten fragment rury spustowej. O, tu się schowałeś, lejku, ty. Sznurek, jak zwykle się przyda. A tu jakaś szpulka. Oj, chyba jeszcze nie. Tu tak. Tu montujemy to. Teraz to. Tu montujemy to. Tu tak. Kończone! Doskonale! No, i co teraz? Porty. Kluczowy element tego chorego pomysłu. Oj, coś mnie naciągacie, koguty. Skokokokonże znowu! Przypominam ci, że szelki to twój pomysł. A czemu sami się nie wystrzelicie, co? Bo mamy cykokokora. A bo poza tym to ty jesteś super bohaterem. I jesteś mądry, przystojny, inteligentny, schludny. Aha, no dobra. Naprawdę jestem schludny.
lustereczko, powiedz przecie. No nie wierzę! Babole, w magicie! Ali też nadejdzie babol, pies z gwiazd, a z lustra konkretnie. I nadzieję sercom waszym przywróci, i kretem swoim wierzę na rynku roztrzaska. A liczba jego łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. A za Ali spłynie na nas trzecia część przygód jego. Tako rzeczy ich twórca. Obsia moc, trzecia część przepowiedni zaczyna się sprawdzać. Ho, 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 ho. Witam cię, Reksiu. Na imię mam Mateusz i jestem burektorem Uniwersytetu Magii, tu w Magiksie. Reksiu, musimy poważnie porozmawiać. Mam ci dużo do powiedzenia. Reksio wyjrzał przez wyłom w murze. Jego przyjaciel Kretes tkwił wbity w wieżę pobliskiego ratusza i biadolił w niebogłosy. O matko, 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 no niech ja dorwę te dwa koguty! Schludny, tfu! Ale się dałem wpuścić w maliny! Zapytaj o Kretesa! Słuchał. Obawiam się, że będziesz musiał znaleźć jakiś sposób, żeby zmniejszyć twojego przyjaciela. Porozmawiaj z Alem Chomikiem. Może udzieli ci jakiś wskazówek. I może nawet uda ci się zrozumieć, co mam raczej. Dowiedz się, gdzie mieszka Alchomik. Alchomik ma swój warsztat alchemiczny za ratuszem. Trafisz tam bez trudu. Dowiedz się, skąd się tu wziąłeś. Według mnie z lustra. Przybyłeś za drugiej strony lustra. Drugie strony luster to miejsce dziwne i niezbadane. Nawet ja, burektor Uniwersytetu Magii, niewiele o nich wiem. Zapytaj o Magix! Magix to największe miasto w Krainie Czarów. Siedziba Uniwersytetu Magii i główny węzeł komunikacyjny. Ostatnio dzieją się tu dziwne i w sumie przerażające rzeczy. Magix znika! Myślę, że o tym mówi druga część przepowiedni. Zapytaj o Uniwersytet Magii! Uniwersytet Magii to stara i szacowna instytucja. Potrafimy nauczyć czarować każdego. Wykształciliśmy wielu słynnych czarodziejów. Ale nawet nas nie ominęły ostatnie zawieruchy. Wszyscy nasi uczniowie zostali zamienieni w żaby. Ech, szkoda gadać. Zapytaj o zapytaj o Krainę Czarów. Kraina Czarów? To jak sama nazwa wskazuje, kraina, w której istnieją czary, czyli magia. Wy zaś jesteście babulami, czyli kimś spoza naszej krainy. Zapytaj, jak masz wrócić do domu. Słuchał. Jest tylko jeden sposób. Opowiem ci o nim podczas próby wybrańca. Zapytaj o przepowiednię. Słuchał. Przepowiednia. Tak, przepowiednia. To nasza jedyna nadzieja na uratowanie krainy czarów. Wraz z twoim pojawieniem się tu, Reksiu, ta nadzieja pojawia się w naszych sercach. Pozwól, że zacytuję ci przepowiednię. I wstanie jeden z was, szkatułkę pradawną odnalazłszy i plecami się do was obróci. Bowiem samotrzeć otworzyć ją zechce, a kapelusz jego czerwony lub niebieski będzie. Albo inna część szaty jego, przyzdobiony znakami nocy, jakożto księżycami albo gwiazdami, a znany będzie jako ten, który tak potwornie mąci. Zali studnie magiczne wysychać zaczną, zali zakwacze u bram drób rozpaczy, a to, co bryłą lodu było od wieków, wodą się stanie, czyli się roztopi. Kamień dotąd milczący przemówi, a wżdy żab deszcz z niebios spadnie. Jak też na przykład Magix w powietrzu rozpływać się pocznie. Takoż kraina czarów w przepaść runie. Ali też nadejdzie babol, pies z gwiazd, a z lustra konkretnie. I nadzieję sercom waszym przywróci, i kretem swoim wierzę na rynku roztrzaska. A liczba jego łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. A za Ali spłynie na nas trzecia część przygód jego. Tako rzeczy ich twórca. Reksiu, podejrzewam, że o tobie mówi przepowiednia. Ale nim powiem ci cokolwiek więcej, musisz przejść próbę wybrańca. Powiedz, że jesteś gotowy do próby wybrańca. Hał, 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 hał. Znakomicie. Posłuchaj więc. Musisz dokonać wyboru. Wybierzesz czerwoną kość, a dowiesz się, jak głęboko prowadzi królicza nora. A przy okazji uratujesz krainę czarów od zagłady. Wybierzesz niebieską kość, opowieść się kończy. Budzisz się w swojej budzie i wierzysz w co chcesz. Jaki jest twój wybór, Reksiu? Obawiam się, że gdzieś zgubiłem niebieską kość.
Przypominam ci, że czerwona kość oznacza, że zostaniesz wybrańcem i uratujesz krainę czarów od zagłady. Czerwona kość! A więc chcesz pomóc uratować naszą krainę. Chcesz być wybrańcem. Och, wzruszyłem się. Nie spodziewałem się takiego wyboru. Pytaj, Reksiu. Odpowiem na każde pytanie. Zapytaj, jak masz wrócić do domu. Huchał. Musisz odszukać niebieską kość. Jestem pewien, że znajdzie się, kiedy uratujesz krainę czarów od zagłady i znów zapanuje tu porządek. Zapytaj się, co masz zrobić, aby uratować krainę czarów. Huchał. Twoim zadaniem jest przeprowadzić śledztwo i ustalić, który z nas 7 czarodziejów jest tym, który tak potwornie mąci. Tym, o którym mówi pierwsza część przepowiedni. Udaj się do czarodzieja Spielmaustera, do Piklibi i zdobądź specjalną zaczarowaną kartę śledztwa, która pomoże ci w twoim dochodzeniu. Jednocześnie niniejszym przyjmuję cię, Reksiu, na nasz Uniwersytet Magii. Obawiam się, że będziesz musiał nauczyć się czarować, aby móc sprostać tej misji. Udaj się do profesora Gulguldryka Gryfindyka, naszego nauczyciela podstaw magii. On pokieruje twoją nauką. Gabinet Gulguldryka znajduje się w małym halu na tyłach uniwersytetu. Zapytaj o znaczenie pierwszej części przepowiedni. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi w pierwszej części przepowiedni. Domyślamy się jedynie, że wskazuje ona winnego wszystkich naszych nieszczęść. Jedna rzecz jest pewna. Osoba, którą opisuje, to jeden z nas. Jeden z rady 7 czarodziejów. Pytanie tylko, który? Zapytaj o znaczenie drugiej części przepowiedni. Huchał. Druga część przepowiedni opisuje różnego rodzaju nieszczęścia i katastrofy, do których przyczynia się działalność tego, który tak potwornie mąci. Obawiam się, że większość z nich już się wydarzyło. Tylko czekać, aż kraina czarów przepaść runie. Zapytaj o znaczenie trzeciej części przepowiedni. Trzecia część przepowiedni odnosi się do wybrańca, czyli ciebie. Wynika z niej niezbicie, że sercom naszym nadzieję przywrócisz. Ale czy uratujesz krainę czarów od zguby, to zależy już tylko od ciebie. Zapytaj, czy ma jakieś podejrzenia. Owszem, mam pewne podejrzenie. Coś kiedyś widziałem. Ale nim podzielę się z tobą tą informacją, musisz zdobyć oficjalną kartę śledztwa. Zapytaj o kartę śledztwa. Kartę śledztwa otrzymasz od czarodzieja Spielmaustera w Piklibi. To oficjalny, magiczny dokument, w którym będziesz zapisywał poszlaki i który pomoże ci ustalić, kim jest ten, który tak potwornie mąci. Wierzę, że dzięki niej, po rozmowie z wszystkimi 7 czarodziejami, bez problemu będziesz mógł wskazać zdrajcę. Zapytaj o Radę 7 czarodziejów. Radę 7 czarodziejów tworzą najpotężniejsi z potężnych. To my czuwamy nad krainą czarów i pilnujemy, żeby nic złego się tu nie działo. Przynajmniej teoretycznie. Oprócz mnie, burektora Mateusza, w Radzie zasiadają 3 wykładowcy Uniwersytetu Magii, Gulguldryk Gryfindyk, docent Serpentus Snake i Waldemar Morse oraz opiekunowie 3 odległych prowincji, Spielmauster, Chrumburak i Barandalf Biały. Wszystko wskazuje, że zdrajcą jest jeden z nas. Zapytaj o Gulguldryka Gryfindyka. Stary Gulguldryk pracuje tu od zarania dziejów i uczy podstaw magii. Znajdziesz go w jego gabinecie w małym halu uniwersytetu. Zapytaj o Serpentusa Snake'a. Docent Serpentus Snake to nieco gburowaty dziwak i właściwie mało o nim wiem. Wykładam magię drugiego poziomu tu na uniwersytecie. Jego gabinet jest ukryty. Trafisz tam dopiero, kiedy Gulguldryk uzna, że jesteś na to gotowy. Zapytaj o Waldemara Morse'a. Waldemar Morse, zwany Waldim, to nauczyciel magii dla zaawansowanych. Jego gabinet mieści się poza uniwersytetem, a nawet poza Magixem. Kiedy ukończysz kurs magii drugiego stopnia u docenta Snake'a, dowiesz się, jak do niego trafić. Zapytaj o Spielmaustera. Spielmauster to nieco zwariowany opiekun prowincji Piklibia. Dużo tworzy, wymyśla i kombinuje. Zacznij śledztwo właśnie od niego, bowiem tylko on może dać ci kartę śledztwa. Do Piklibi będziesz musiał polecieć na miotle. Zapytaj o Barandalfa Białego. Barandalf Biały opiekuje się Bobrorem, w którym ostatnio zaległy cienie. Ostatnimi czasy snuje się po swojej prowincji tam i z powrotem, więc zapewne będziesz musiał go dobrze poszukać. Do Bobroru dostaniesz się drogą powietrzną, czyli na miotle. Zapytaj o Chrumburaka. Chrumburak to oficjalny opiekun krainy bajek. Mieszka w małym, murowanym domu, ale po ostatnich roztopach niełatwo będzie ci go znaleźć. Do krainy bajek dostaniesz się jedynie na miotle. Zapytaj o latanie na miotle. To nic trudnego, wierz mi.
Problemem może być jedynie sama miotła. Niestety nie mamy wolnych miotem na uniwersytecie, więc będziesz musiał sobie kupić ją sam. Niestety, u lisa chytrusa. Udaj się do Gul-Guldryka Gryfindyka i rozpocznij szkolenie w zakresie rzucania czarów. Drzwi były zamknięte. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Jak nie znasz hasła, to nie zawracaj mi głowy. A więc ty jesteś Reksio? Nowy uczeń, ha? No dobrze. Zobaczymy, co potrafisz. Podejdź do manekina. Oto twoja różdżka. Pilnuj jej jak oka w głowie. Będziesz jej używał głównie do prowadzenia pojedynków magicznych. Za każdym razem, gdy będziesz mógł jej użyć, na ekranie pojawi się jej symbol. Wciśnij teraz przycisk myszki i przejdź dookoła ekranu. W ten właśnie sposób będziesz czarował. Doskonale. Aby rzucić czar, musisz wykreślić konkretny znak. Takich właśnie znaków postaram się ciebie nauczyć. I tu ważna rzecz. Są dwa rodzaje czarów. Ofensywne, którymi możesz atakować przeciwnika, oraz odpowiadające im zasłony, które przez chwilę chronią cię przed skutkami czarów rzucanych na ciebie. Lekcja pierwsza to czar ofensywny kula budynku. Trafiony tym czarem przeciwnik będzie miał spowolnione ruchy i trudniej będzie mu rzucać czar. Spróbuj powtórzyć ten znak, pamiętając, by przycisk myszki był wciśnięty. Ważne też, byś zrobił to jednym ruchem i koniecznie w określonym przeze mnie kierunku. Dobrze. Twoja różdżka jest naładowana czarem kula budynku. Wyceluj teraz w manekina i kliknij przycisk myszki. Znakomicie. Właśnie rzuciłeś swoją pierwszą kulę budynku. Powtórz to jeszcze dwukrotnie. Doskonale. Właśnie pokonałeś swojego pierwszego przeciwnika w pojedynku. Pojedynek bowiem toczy się do momentu, w którym jeden z biorących w nim udział czarodziejów zostanie trafiony po trzykroć tym samym czarem. Jeśli chcesz, możesz jeszcze poćwiczyć rzucanie kuli budynku. Spróbuj pokonać manekina przy pomocy tego czaru. Wraz z kolejnymi pojedynkami i innymi przygodami będzie ci rosło doświadczenie. To ta mała klepsydra w rogu ekranu. Obserwuj ją. Kiedy piasek się przesypie, będziesz mógł przyjść do mnie i nauczyć się nowego czaru. Czary, których możesz się u mnie nauczyć, to te kule, co wiszą pod sufitem. Zwróć uwagę, że czar kula budyniu, którego już się nauczyłeś, wygląda już nieco inaczej. Podsumowując, kiedy klepsydra w rogu ekranu zacznie mrugać, przyjdź do mnie i wybierz jedną z wiszących pod sufitem kul, aby nauczyć się nowego czaru. Kula budyniu. Ochrona przed snem. Sen. Ochrona przed budyniem. Zapytaj o Serpentusa Snake'a. Hał. Docent Serpentus Snake to nauczyciel magii drugiego poziomu. Jego gabinet znajduje się tu, na uniwersytecie. Ale aby się z nim spotkać, będziesz musiał najpierw zakończyć naukę u mnie. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Reksio opuścił bezpieczny dziedziniec uniwersytecki i wkroczył na główny plac miasta Magix. Wysoko ponad nim szamotał się biedny Kretes. Biedny, biedny, biedny Kretes. Alchomik, warsztat alchemiczny, kamienie filozoficzne, milowe, syzyfowe i inne. Kup dwa, trzeci grafik. Płyn na porost wszystkiego. Tylko u alchemika. Najlepsze eliksiry, płyny, wywary, polewki, magiczne zupy.
Witam, witam, jestem alchomik, alchemik. Czym mógłbym panu pomóc? Płyn na trwałe zmniejszenie rozmiarów. A może na porost wąsów? A może zamiast tego, uwaga, kamień zielony do ściskania w ręku? Nie? A może papugę? Norweską błękitną? No dobra, poddaję się. Nie wiem, z czego zrobić płyn trwałego zmniejszenia postaci. Z lebiotki? Może z lebiotki. Ale nie mam lebiotki. Może więc jednak weźmie pan papugę? Ty stary, wow! Ale pan jest uparty. No dobra, jeśli zdobędzie pan lebiotkę, spróbuję coś dla pana zrobić. Zadowolony? Wow! Lebiotka rośnie w górę, w górze rzeki. Jeśli dogada się pan z tym szurniętym smokrętem, może pana zawiezie na miejsce. Reksio postanowił przyjrzeć się bliżej przystani. Wtem Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarna gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Pokonawszy tajemniczą gęś, Reksio dotarł do zacisznej przystani. Pozornie zacisznej. Hał. Witam, jestem Smokręt. Zapytaj go, kim jest? Hał. Zwoł mnie po prostu Smokręt. Zajmuję się transportem rzecznym, przewożę pasażerów, a czasem towary. Niestety skończyła mi się licencja. Zapytaj o tajemniczą gęś. Zapytaj go o licencję. Hał. Skończyła mi się, jak już mówiłem, licencja. Powinienem pójść do ratusza i ją odnowić. Niestety, moje znaczne rozmiary nie pozwalają mi wejść do ratusza. Zapytaj o tajemniczą gęś. Hał. Oj, dobrze, że ją przepędziłeś. Napadała na moich potencjalnych klientów. Nie mam pojęcia, jak i kiedy tu trafiła. Nie było jej, nie było jej, nie było jej. Naraz wyrosła jak spod ziemi. O, klient, nasz pan. Ojejku. Niech ktoś oswobodzi biednego kretesa. Ojejku. Niech ktoś oswobodzi biednego kretesa. A sio z moich pleców. O, psia moc. To ponad siły małego kreta. Następny, proszę. Uwolnij mnie z tego piekła biurokracji. Widział ktoś moje biuro? Licencja dla pana Smokręta? Oczywiście. Dziwi się, że sam się tu tego piekła biurokracji. Widział ktoś moje biuro? Bez pióra nic panu nie podpiszę. Reksiu, ratuj! Hał. Licencja dla pana Smokręta? Oczywiście. Dziwię się, że sam się tu nie pofatygował. Proszę bardzo. Oj, ratuj, Reksiu, ratuj! Przeklęta biurokracja! Hał. Ojeju, załatwiłeś mi licencję, jestem twoim dłużnikiem, Reksiu.
poproś go, by zabrał cię w górę rzeki po lebiotkę. Jasna sprawa, że cię zawiozę w górę rzeki po lebiotkę. Wskakuj, zaraz ci wytłumaczę, jak mną kierować. Polecimy tu kawałek nad rozlewiskiem, żebyś mógł zapoznać się z tajnikami kierowania mną. Użyj spacji, żebym zamachał skrzydłami. Jestem też dobry w pluciu. Użyj myszki, by wskazać mi cel. I kliknij, żebym plunął. Będziemy lecieć koło wulkanu. Plucie przyda się, by gasić ogień po drodze. Obawiam, pamiętaj, jeśli chcesz, bym nabrał więcej wody, leć nisko nad powierzchnią i każ mi zanurzyć głowę. Obawiam się, że płonę. Lepiej zanurkujmy. Płonę! Au, au! Bierz lebiotkę i wracamy. Ho, ho, ho. Polecimy inną trasą. Może będzie łatwiej. Lepiej zanurkujmy. Au, au, au. Płonę. Au, au, au.
widzę przystań. Udało się! O, klient, klient, nasz pan. Witam, witam, może papugę niebiesko-błękitną. Aha, to pan. Co z tą lebiotką? No dobrze. Badania, eksperymenty, wywar. To będzie jakieś 30 tysięcy złotych monet plus VAT. Proszę cię zgłosić za pół roku. To moja ostateczna oferta. Jeśli się panu nie podoba, to proszę, oto klucz. Może pan pójść sobie do piwnicy i samemu sobie uważyć eliksir. Pi, powodzenia. I na przyszłość, niech pan mówi ostrożniej, bo strasznie pan pluje. Zamknięte do odwołania. Jestem na wsiacach w Homnitonie. Zamknięte do odwołania. Jestem na wsiacach w Homnitonie. Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Reksio wkroczył do piwnicy alchemika z mocnym postanowieniem stworzenia eliksiru trwałego zmniejszenia. Pióro Feniksa. Pajęczyna. Daleko w kącie, pokryty pajęczynami, stał stary, dawno nieużywany apparatus a la chomika. Stary but. Piach. Ciastko. Bobki nietoperza. Jęczmień. Reksio przyjrzał się apparatusowi. Symbole przy poszczególnych kolbach sugerowały, jakie składniki należy w nich umieścić. Wesoła kolonia ptaków Dodo zaoferowała swoją pomoc w charakterze Dodo doświadczalnych. Miejsce na lebiotkę. Pióro Feniksa. Pajęczyna. Stary but. Piach. Ciastko. Bobki nietoperza. Jęczmień. Reksio stworzył swój pierwszy eliksir. Wiedział, że przed nim długa droga. Postanowił więc skrupulatnie zapisywać efekty swoich eksperymentów. Jego celem było zmniejszyć trwale ptaka Dodo bez dodatkowych efektów ubocznych. Eksperymentach, eliksir trwałego pomniejszenia był gotowy. Skąd zmierza nasza kraina czarów? Jak się mam? No raczej słabo. Coś mnie gniecie w plecy, jakieś ptaszęta wiją mi gniazdo na plecach. Skąd zmierzamy? Hał. Eliksir z lebiotki? Lej prosto w paszczę, Reksiu! Uła! Ale dziura w tym ratuszu.
Reksio opuścił Magix i wyruszył przed siebie. Po wielu, wielu przygodach dotarł do tajemniczego mostu. Reksio postanowił wspiąć się na płaskowyż ponad miastem, kiedy nagle Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Uporawszy się z gęsią, Reksio wkroczył na obszerny płaskowyż, górujący nad miastem Magix. Witam, witam na naszym miotlisku. Zapraszamy do miotłomarktu. Zapraszam do miotłomarktu. Handelek, handelek, doskonaluncio. Proszę obejrzeć moje towary do każdej latającej miotły. Szufeleczka gratis. O, doskonały wybór. O, to doskonały wybór. Mahoniowa rękojeść, borstu czy włosie, cena jedynie 19,900. Oła, ma pan oko, to bardzo solidna miotła. Chyba nowa laga wykończona sumiastym wąsem, jak dla pana, jedyne 14,900. Bambus 2000, to też niezła miotła w sumie, nieco używana, może oddam ją za tysiaka. Wszędzie w tym mieście pusto, a tu nagle przewijają się jakieś tłumy. O, to mamy tu oferty pracy. Piszą na tablicy ogłoszeni. Jeśli jest pan zainteresowany jakąś ofertą, proszę ją zanieść do zleceniodawcy. Ulguldryk Gryffindyk oferuje nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy z piwnicy. Kurektor Mateusz wypłaci 500 sztuk w złocie temu, który odeprze szturm robił na miasto. Uła, ale dziura w tym ratuszu. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed snem. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Gratulacje. Właśnie opanowałeś kolejny czar. Zgłaszasz się do tej roboty, Reksiu? Doskonale. Posłuchaj więc. Oferuję nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy Uniwersytetu w piwnicy. To zupełnie jak w Sopocie.
O matko, ale rupie ciarnia. Pod stertą rupieci znajdowały się dawno nieużywane drzwi. Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Dostałem. Tu jest, to jej dostałem. Tu jestem. Przejście zaprowadziło Reksia do mrocznej piwnicy. Dzielny pies wyczuwał, że gdzieś tu w ciemności leży klucz. Natomiast ja ten klucz po prostu widzę, chociaż jestem ślepy jak krep. Reksio sięgnął po różdżkę. Zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Drzwi były zamknięte. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Doskonała robota, Reksiu. Oto obiecane 500 sztuk złota. Sen. Z
zapytaj o trup chaosu. Nie mam pojęcia, co to za diabelstwo, ale ostatnim czasy mało co mnie dziwi. Wiem, że można je pokonać czarami. A słyszałem też, że góry są ze wszystkich najmocniejsze. To ponad siły małego kreta. Zgłaszasz się do tej roboty, Reksiu? Doskonale. Posłuchaj więc. Udaj się na mury uniwersytetu i pokonaj szarżujący od jakiegoś czasu trup chaosu. Próbowaliśmy wysłać do boju naszych uczniów, ale niestety okazali się zamiennicy. I teraz, jak widziałeś, skaczą wokół uniwersytetu w postaci żab. Twoim sprzymierzeńcem będzie magiczna aura uniwersytetu, dzięki której twoje czary będą dużo silniejsze. Na mury dostaniesz się schodkami w małym halu. Hasło do furty to budyń. Ratuj, ratuj uniwersytet! W tobie nasza nadzieja! Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Drób nadciągał. I ciach! Wracać do kurników! No i więcej tu nie wracaj, ty! O, psia moc! Ale masz cela! A niech to! Wracać do kurników! Ale masz cela! Wreszcie ostatnie ptaszysko zostało trafione. Tak oto dzielny pies Reksio uratował uniwersytet. Widzę, że jesteś gotowy. Zapytaj o tajemniczą gęś. Z tego, co mówisz, wynika, że spotkałeś niesławną gęś Apokalipsy, należącą do rodziny drobiu chaosu. Gęsi Apokalipsy przewyższają znajomością magii kaczki rozpaczy, ale ustępują zdecydowanie kurom zagłady. Myślę, że po kilku pierwszych lekcjach czarów będziesz w stanie pokonać taką gęś Apokalipsy. No i co jeszcze? Zapytaj o trup chaosu. Trup chaosu to istna zmora krainy czarów. Codziennie napływają informacje o kolejnych atakach. Nawet Magix przestał być bezpiecznym miejscem.
i nikt do końca nie wie skąd i dlaczego nagle drób chaosu pojawił się w krainie czarów. O, psia moc! Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Doskonała robota, Reksiu. Oto obiecane 500 sztuk złota. Witam na naszym miotlisku! Zapraszamy do miotłomarktu! Zapraszam do miotłomarktu! A więc zdecydował się pan na zakup bambusa 2000? Doskonaluśko! Mam nadzieję, że za szybko się nie rozpadnie. No i oczywiście szufeleczka gratis, czyli za darmo. To platforma startowa w kierunku Piklibi. To platforma, z której można polecieć do Bobroru. Niestety, niedawno zniknęła. Z tej platformy leci się do Krainy Bajek. Niestety, niedawno zniknęła, ale pewnie wkrótce się znowu pojawi. Nie mając zbyt dużego wyboru, Reksio postanowił wypróbować działanie miotły. W życiu nie wsiądę na miotłę! A Krytes, szufelki. Mówisz, że na szufelkę, tak? Ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. I ruszyli. O matku, ratunku. Ja nie chcę. Reksiu! To już koniec. Co ja tu robię? Niech ja dorwę te koguty! Na Boga, twaroga! Ja nie chcę umierać! Hej! Ciągle żyję! Hej, jestem niezły! Bzio! Jaha! Z drogi! Śmiertelnicy! Nadlatuje mistrz szufli! Zaraz, co ja wygaduję? Przecież w każdej chwili mogę wpaść na drzewo! O matku, ratunku, ja nie chcę, Reksiu, to już koniec, co ja tu robię? O matku, ratunku, ja nie chcę. Oj. Au. O matku, ratunku, au. Matku, ratunku, matku, ratunku, ja nie chcę, Reksiu! Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Piklibia! Wreszcie po wielu perypetiach nasi podniebni herosi wylądowali bezpiecznie w Piklibii.
Perypetie to te drzewa, co rosły po drodze? A kto to? Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, jak ja się przestraszyłem! Wszystko w porządku? Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarna gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Krajobraz, który ujrzeli, napełnił ich serca zachwytem. Reksio, spójrz, jakie piękne zjawiska krasowe. To chyba robota krasnoludków. Zjawiska krasowe. Pozwól, Reksiu, że wyjaśnię, jak takie cuda powstają. Bierzesz skałę wapienną, twardą jak skała, i przez parę milionów lat kapiesz na nią wodą lub zawiewasz wytrzyk. No i ta skała się po prostu sypie. I to na różne wymyślne sposoby. Wracasz na start. Coś tu jest nie tak. Jaki jest twój priorytet, wojowniku? Bierz żelastwo i wzmykam. Ciężkie to, że nie wiem. Czuję się, jakbym był w jakiejś grze. Reksiu, tymi, co tak skaczą, to się nie przejmę. To są tylko pionki w tej grze. Wracaj na start! Wysyp się na szrocie! Wracasz na start! Ratunku! Wracasz na start! Zbliża się twój sygnał! Pomocy! Bierz! Wracaj na start! Pomocy! Wracasz na start! Wracasz na start! Ratunku! Ratunku! Pomocy!
Twój timer! Bierz żela... Weź ten sznurek. Sznurek zawsze się przyda. Zawsze. Tylko żeby krajobraz nie spadł nam na głowę. Ratunku! Pomoc! Bohaterowie wkroczyli do dziwnego domku. Wewnątrz ktoś szamotał się w niemocy. Spójrz, ktoś szamoce się w niemocy. O, babole! Babole w pitlibi! Niemożliwe! No ładnie się tu pan urządził. O mężni herosi! Uwolnijcie biednego szpilmaustera z tej przeklętej pułapki! Co też mi strzeliło do głowy, żeby trzymać to diabelskie urządzenie w domu? A to... O, tu przewiesimy, o... A tego to znam. A tego czyżby posąg Boga Twaroga? O, już nie mogę. A tego to znam. A to co za taki kociołek? O, mężni herosi, uwolni... Myślę, Reksiu, że musimy napełnić kociołek czymś bardzo ciężkim. Więcej złomu! Ciągle mało. Tak! No! Poszło! O, dziękuję niezmiernie! W czym mógłby wam pomóc czarodziej Szpilmauster? Zapytaj o Piklibię! Piklibia? To cały mój świat! Sam go wybudowałem! Wiecie, jestem tu myszem, mistrzem gry! Tworzę postacie, maluję figurki, wymyślam im różne przygody. Ale ostatnio moje postacie kompletnie powariowały. Oj, coś złego się tu dzieje. No nie wierzę. Zapytaj o skaczących wojów. No właśnie, to ja ich stworzyłem. Jeszcze niedawno wypełniali przeróżne zadania. Zdobywali magiczne przedmioty, uwalniali księżniczki. Raptem któregoś dnia większość mojej magii po prostu z nich wyparowała. I wszystko im się pomieszało. Zaczęli snuć się bez sensu i brydzić. Stali się wręcz niebezpieczni. Dobrze, że udało się wam ich pozbyć. No i co jeszcze? Zapytaj o pułapkę. Hał. Sam nie wiem, co mi przyszło do głowy. Chciałem zrobić kilka zabezpieczeń. O, psia moc! Zapytaj o trup chaosu. Hał. Te dziwne kaczki i inne gęsi, tak? Pojawiły się niedawno. Podejrzewam, że są jakoś powiązane ze znikaniem magii. No to klops. Zapytaj o kartę śledztwa. Hał. A więc burektor tu was przysłał. Interesujące. No dobrze, posłuchajcie. Karta śledztwa ukryta jest w podziemiach Piklibi. Oto klucz. Drzwi do podziemi znajdziecie niedaleko mojego domu. Mam nadzieję, że spodobają się wam potworne lochy mojego autorstwa. No nie wierzę. No to chyba jakiś loch. Niestety zamknięte na kłódkę. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili lochy stanęły otworem. O, lochy stoją otworem. Lochy. Czyli jak mniemam samice dzików. Ha! Jeszcze jeden świetny żart lingwistyczny.
Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Śledztwa. Bierzemy. Tu jestem. Tu jestem. Tu jestem. Tu jestem. Tu jestem. Wróciliście? Cali i zdrowi! Podobały się wam lochy? Ja je wymyśliłem, nie chwaląc się. Poproś o objaśnienie zasady działania karty śledztwa. No dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas siedmiu czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Po rozmowie z czarodziejem karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani, a którzy nie. Kiedy porozmawiasz już z całą siódemką i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże się zapewne, że nikt nie jest podejrzany. Ale pamiętaj, ten, który tak potwornie mąci, kłamie. Jeśli po wyłączeniu jednej podpowiedzi pojawi się jeden podejrzany i będzie to ten sam czarodziej, którego właśnie wyłączyłeś, bam! To będzie z pewnością ten, który tak potwornie mąci. O, psia moc! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Jednego jestem tylko pewien. To nie ja jestem tym, który tak potwornie mąci. Nic z tego nie rozumiem. No, to papa. Jednego jestem tylko pewien. To nie ja jestem tym, który tak potwornie mąci. I na przyszłość uważaj z tymi zabezpieczeniami. Lecieli, aż wreszcie dolecieli.
Widzę Magix przed nami! Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, jak ja się przestraszyłem! Wszystko w porządku? Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Nim cokolwiek ci powiem, musisz odeprzeć jeszcze jedną falę drobiu, szturmującą właśnie uniwersytet. Hasło do furty to kisiel malinowy. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnej. Zapał, hał, hał, hał. Podejrzany ma albo niebieski płaszcz, albo wzorek w księżyce. Na pewno nie ma obu. No i co jeszcze? Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Sen. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego sen. Trafiony nim przeciwnik zacznie przysypiać podczas pojedynku. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Gratulacje. Właśnie opanowałeś kolejny czar. Ochrona przed budyniem. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru. Ochrona przed kulą budynku. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, Reksiu, że nauczyłeś się wszystkich czarów pierwszego poziomu. Udaj się do docenta Serpentusa Snake'a na kurs magii drugiego stopnia. Oto klucz, który otworzy ci drogę do gabinetu docenta Snake'a. Magiczne drzwi prowadzące do niego znajdziesz tu, na uniwersytecie. Powodzenia! Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Drób nadciągał. Ale masz cela. I cia!
Wracać do kurników! A nie! Świetny strzał, Reksiu! No i więcej tu nie wracaj, ty! Nie daj się, Reksiu! O, psia moc! Ostatnie ptaszysko zachwiało się i padło. Reksio znów mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Podejrzany ma albo niebieski płaszcz, albo wzorek w księżyce. Na pewno nie ma obu. Jednego jestem tylko pewien. To nie ja jestem tym, który tak potwornie mąci. Podejrzany ma albo niebieski płaszcz, albo wzorek w księżyce. Na pewno nie ma obu. Zapytaj o tego. Podejrzany ma albo czerwony kapelusz, albo wzorek księżyce. Na pewno nie ma obu. No i co jeszcze? Podejrzany ma albo czerwony kapelusz, albo wzorek księżyce. Na pewno nie ma obu. Jednego jestem. Potężny, wiszący na ścianie Arras przykuł uwagę Reksia. Arras był niewątpliwie magiczny. Wzór na Arrasie nagle nabrał sensu. Reksio miał wrażenie, że czegoś brakowało. Witaj w gabinecie docenta Serpentusa Snake'a, Reksiu. Witam cię, Reksiu. Spodziewałem się ciebie, ale jeszcze nie w tej chwili. Szybko ci poszło. Nazywam się docent Serpentus Snake i jestem nauczycielem czarów drugiego stopnia. Proszę, zapoznaj się z zaklęciami, których mogę cię nauczyć. Plaga much. Ochrona przed plagą much. Zamiana w żabę. Ochrona przed ciemnością. Zapytaj o trup chaosu. Coś tam słyszałem, ale niezbyt mnie to interesuje. Valdimors ma podobno jakąś teorię na ten temat. Jak spotkasz takiego ptaszora, nie zastanawiaj się długo i zaaplikuj mu kilka dobrych czarów ofensywnych. No to klops. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Nic nie wiem oprócz tego, że to na pewno nie Valdimors. No nie wierzę. Widzę, że jesteś gotowy do nauk. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed ciemnością. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Zamiana w żabę. Ochrona przed plagą much. Zamiana w żabę. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego zamiana w żabę. Trafiony nim przeciwnik zacznie zamieniać się w żabę. To skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru.
latanie namiotła. O, powinni tego zabronić. I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami kraina bajek. I tak, bez większych przeszkód, nasi bohaterowie dotarli do krainy bajek. Za to z całą masą mniejszych przeszkód. Tu! Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Przepraszam, ale witam w krainie bajek. Jestem słynny, gadający kamień, który mówi. W życiu nie słyszałem. Bardzo mi przykro, Kretes. A to dzielny pies Reksio. Nie szkodzi, przepraszam. Chętnie zostanę waszym przewodnikiem i przyjacielem. Zapytaj o krainę bajek. Słuchał. Piękna jest nasza kraina bajek niezmiernie, jak również zagadkowa i pełna niespodzianek. Na przykład całkiem niedawno roztopił się pałac królowej śniegu, a niemal wszyscy zamienili się w żaby, za co serdecznie przepraszam. Oj, na kopiec Kreta i Kilimandżaro, aleśmy wdepnęli, Reksiu. Zapytaj o Chrumburaka. Czarodziej Chrumburak? Przepraszam, ale nie wiem, gdzie jest. Myślę, że powinniście porozmawiać z królową śniegu. No to klops. Zapytaj, czy możesz go wziąć ze sobą jako przewodnika. Oczywiście, z wielką przyjemnością. Z góry przepraszam, jeśli okaże się dla was ciężarem. To ponad siły małego Kreta. Ruszajmy, przyjaciele! Mogę tak do was mówić? Na następnej planszy dowiecie się, że czerwony kapturek został porwany! Oho, ja biedna! Mój czerwony kapturek porwany! I jak ja się teraz pokażę babci! No już dobrze, dobrze, no nie płacz. Nie martw się, czerwony kapturku, znajdziemy kogoś, kto ci go zszyje. O, dziękuję, panie Krecie. No, naprawcie mój kapturek, a odwdzięczę się wam tym oto koszyczkiem pełnym smakołyków, doskonałym dla kogoś, kto wyrusza w podróż. Słynna chatka z piernika i nie mniej słynna karoca kopciuszka. Obie w marnym stanie po niefortunnej pomyłce dobrej wróżki, która wyczarowała woźnicę i stangretów z trzech myszek, niestety ślepych, za co naturalnie serdecznie was przepraszam. No to taki promyk. Promyk nadziei na lepsze jutro dla krainy bajek. Ktoś się szamocze w tym kwiatku. Przepraszamy, ale przychodzimy z pomocą. A, dziękuję. Jestem Salineczka. A w nagrodę, że mnie uratowaliście, dam wam wszystko, co posiadam. Czyli to oto magiczne ziarenko, które znalazłam. Ho, 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 piękne ziarenko, wielkie dzięki. Przepraszam, ale tu lepiej nie. O, żarełko przychodzić. Jest, jest, a nagle jest. Spójrz tutaj, Reksiu. Jaki słodki jeżyk tu drepcze. Chyba lepiej rzeczywiście się nie zbliżać. A oto sam
przesławny szewczyk Dratewka. Witam, witam, jegomościu. Przesławny rzeczywiście jestem, a to za sprawą mojej niezwykłej biegłości w posługiwaniu się igłą i nicią, czyli dratwą. A to co za beczka? Co tam trzymasz, szewczyku? Niestety, to tajemnica. Tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym smokiem. Szewczyku Dratewko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Może i mógłbym, ale nie bez butów. Jak zapewne wiecie, szef bez butów chodzi, a tak się składa, że moje buty 7-milowe zresztą ukradł mi niedawno pewien wścibski kot. Odzyskajcie buty, a zszyję dla was kapturek. Przyjaciele, poznajcie samą królewę Śnieżkę! O, gdzież oni są, ci moi brodaci maluczkowie? Witaj, jaśnie panienko, a czemuż to czemuż grymas frasuje twoje cudne lico? Witajcie, podróżnicy, rozpaczam, bowiem moi przyjaciele, krasnoludkowie w liczbie 7 wybrali się zbadać podziemia chatki z piernika i dotąd nie wrócili. Och, znajdźcie ich, a dam wam to piękne, ale najprawdopodobniej zatrute jabłko, które dostałam od starej wieśniaczki. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Księciem z bajki? Złą macochą? Dzielnym gajowym? Jak to kim? Jak to kim jestem? No przecież chyba widać. Jestem żabą. Przynajmniej tak mi się zdaje. A to przepraszam. Hał, hał, hał. A, smok! Inaczej go sobie wyobrażałem. Nie zbliżać się! Jestem groźny i wściekły. Zionę dyszę, dynię i pożeram. Będę rozmawiał tylko z oficjalnym przedstawicielem Królowej Śniegu. Nie zbliżać się! Jestem groźny i wściekły. Pichlut? No co za bezczelny kret, żebym ja się nie chlustnął. Koledzy, przepraszam, ale pozwólcie, że przedstawię Baba Jaga. Ali Baba Jaga. Jasiu i Małgosiu, aleście wyrośli. Chyba bierze nas szanowna Żaba Jaga za kogoś innego. Jestem Kret Kretes, a to dzielny pies Reksio. Akurat. Drugi raz mnie nie nabierzecie. Ali Baba Jaga straciła swój dom z piernika? O czym już wiecie? Przepraszam, jeśli się powtarzam. To była piękna chatka. Kto wie? Może dałoby się ją jeszcze jakoś odbudować. No nie sądzę. To projekt mojego nowego domu. W technologii klasycznej kurzej łapki zamierzam go tu postawić. Ten oto magiczny grzebień to jedyna rzecz, jaką udało mi się dotychczas zgromadzić. Przepraszam, to znowu ja, gadający kamień, który mówi, wasz przyjaciel. Oto dotarliście do słynnego kamiennego trolla. Legenda głosi, że dopóty troll pozostanie kamieniem, dopóki będzie nań słoneczko świecić. Ależ ma potężne plecy. Tak przypuszczam. A po co ci te materace, żabo? Chcę się przekonać, czy zupełnie przypadkiem nie jestem zaklętą królewną. W tym celu postanowiłam przespać się na ziarnko i zobaczyć, czy coś poczuję. Macie może ziarnka?
No, tak się składa, że mamy tutaj jedno takie magiczne ziarenko. Reksio wręczył żabie ziarenko, które żaba natychmiast zasadziła pod materacem i ułożyła się do snu. I wtedy, nagle... A to co za chaszcze? Aj, zdrzemnęłam się. Nie czuję żadnego ziarnka. Musi być, że jednak jestem zwykłą żabą. Mówi się trudno. Reksio postanowił wspiąć się na potężną łodygę. O nie, ja tam nie leżę. Poczekam tu sobie, może się zdrzemnę nieco. Posuniesz się? Hej, czuję coś. Tu mnie coś gniecie pod łopatką. A, to ty. Przepraszam, ale ze mnie nie zdara. Posuń się trochę. Tak tu siedzę i myślę, że gdzieś tam moja Molly czeka na powrót swojego kretesa. Witam! Może niekoniecznie widać co na pierwszy rzut oka, ale jestem królową i do tego... śniegu. Przepraszam, ale przepraszam. Zapytaj o chrumburaka. Jestem pewna, że chrumburak pojawi się we właściwym momencie naszej przygody, jak nawiesza w niesamowite wyczucie czasu. Zapytaj o krainę bajek. Oj, złe to czasy dla krainy bajek. Bardzo złe. Nie dosyć, że roztopił mi się pałac wraz z górą lodową, na której stał, to jeszcze wszyscy zamienili się w żaby. Zapytaj o żaby. No więc wszyscy są teraz żabami i nie wiadomo dlaczego, a także co z tym zrobić. Zapytaj o trup chaosu. Słyszałam o tych potworach. Zdecydowanie nie są z naszej bajki. Kto wie, może one za tym wszystkim stoją. Zapytaj o to, czy możesz jej jakoś pomóc. O, zdecydowanie. Mam dla ciebie, Reksiu, dwa zadania. Po pierwsze, coś nie pozwala mi zamrozić mojej góry.
znajdź i wyeliminuj przyczynę. Jak się z tym uporasz, zdąć dralnie, uwaga, nowy, wspaniały pałac. Mianuję cię królewskim inspektorem. Zapytaj o problemy z zamrażaniem góry. Słuchał. Co próbuję rzucić czar zamrażania, to po chwili wszystko spływa. Tak jakby ktoś od swodu wszystko podgrzewał. Zapytaj o problemy z pałacem. Hał, 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 hał. Jak się mieszka w lodowym pałacu, to niestety trzeba się liczyć ze specyficzną fizyką budowli. No i któregoś pięknego dnia obudziłam się miast na łóżku skutego lodowca w kałuży Włocka. W dodatku jak żaba z wadą wyłowy. Oczekuję, że zdobędziesz i dostarczysz mi nowy, lepszy pałac, inspektorze Reksiu. A to insza inszość. W czym mógłbym pomóc? Chodzi o to, żebyś przestał ziać ogniem, bo roztopiłeś górę i pałac królowej śniegu. Bardzo bym chciał. Niestety jakiś, nie powiem kto, cały czas faszeruje mnie siarką. A to drań. Znajdźcie gagatka i pozbądźcie się raz na zawsze tej jego siarki. To przestanę roztapiać elementy krajobrazu. Słowo smoka. Spójrz, Reksiu, czy to nie kot w butach przypadkiem? No, w butach szewczyka zresztą. No jasne, że żaba. Ale w tej krainie kot to też żaba. Reksio i Kretes postanowili złapać kota i odzyskać szewczykowe buty siedmiomilowe. A chodź do wujcia. O, miodek się wylał. A chodź do wujcia. Miau. Miau. Aha, mam cię, wąsaty kradzieju. Hał, 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 hał. No ale grunt, że buty po nim zostały. Serdeczne dzięki. Jeśli macie coś do zszycia, zacerowania, tudzież załatania, chętnie się wam odwdzięczę. Pepczynku, dratewko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Oczywiście. Proszę. Przepraszam, czy mogę podziękować? A to... No to taki... Widzę wejście do piwnicy, ale kompletnie zawalone marcepan. Bez ciężkiego sprzętu nijak tam nie wleziemy, Reksiu.
Sprytny Reksio postanowił wykorzystać beczkę siarki na sposób dotychczas nieznany w krainie bajek. Nie znam tego sposobu. Przepraszam, czy to aby na pewno bezpieczne? No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o twoją słynną chatkę zbiornika, mój drogi gadający kamieniu. Reksio i Kretes zstąpili w mroczną czekoladową czeluść. Hej ho, czy jest tam kto? Cóż za mroczna i czekoladowa czeluść. Hopsasa! Hopsasa! Tu jestem! Tu jestem! Hopsasa! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Hopsasa! Tu jestem! 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 Hopsasa! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Hopsasa! Tu jestem! Tu jestem! Hej ho! Tu jestem! Hej ho! Tu jestem! Hopsasa! Hej ho! Tam, ham, ham.
Hej-ho! Hej-ho! Hał, hał, hał! Hej-ho! Hej-ho! Tu jestem! Hej-ho! Tu jestem! Hej-ho! Tu jestem! Hej-ho! Myślałem, że przynajmniej krasnoludki będą tu prawdziwe. A tu znowu żaby. To nie nasza wina. Normalnie mamy brody i w ogóle to przez to zanikanie magii. Hopsasa, hopsasa. Och, są, wrócili. Moi mali brodacze wrócili! Hopsasa, hopsasa! Gapciu, gapciu! Śpioszek, szmaciuch, diget, bufor i semafor! Cała brodata siódemka! Przepraszam, ale się wzruszyłem. To takie piękne. Pogubili się między waflami, a wielki baton obsunął się i zagrodził wejście. Ale już po kłopocie. Dziękuję wam niezmiernie, podróżnicy. Oto obiecane zatrute jabłko. Uważajcie, kto ugryzie jabłko, zaśnie na 100 lat. Serio? No to szmat czasu. No już do... Proszę, czerwony kapturku, oto twój czerwony kapturek. Oho! Zszyty, jak się patrzy. Dziękuję, proszę, a to koszyczek pełen smakołyków. Przeproś od nas, babcie. Ziarka, ziarka i posiarka. Doskonale! Nareszcie pozbędę się gazów i trujących wyziewów. No, polewajcie mnie wodą dla formalności. I chlup! Hau, hau! Ale ziąb! Trzeba będzie ocieplić strop! A niech to! Pora przyznać się do porażki! Nigdy nie zbuduję mojej wymarzonej chatki tymi płetwami! Jasiu, Małgosiu, jeśli znajdziecie dla mnie nowy, cieplutki dom, zdalę od tego lądolodu, zdradzę wam, jak dotrzeć do bajecznego skarbu, dzięki któremu spełni się każde wasze życzenie. No, jakby to było mało lasów. No dobra, spróbujemy z Małgosią znaleźć nowy domek. No dobra, Jasiu. Myślisz, że się uda? Gdzie być śpiewa?
No to dobranoc. Minąwszy olbrzyma, bohaterowie wkroczyli na obszerną polanę. Toż to słynny Szreksio! No kto by się spodziewał? O ile zrozumiałem, chcesz opuścić krainę bajek, tak? Bo czujesz, że tu nie pasujesz, tak? Przepraszam, że się wtrącę. Wyruszasz w szeroki świat, Szreksiu? Fascynujący. Czyli jeśli znajdziemy ci przyjaciela, towarzysza podróży oraz zapas prowiantu, to zostawisz nam w spadku swoją norę, tak? Mam tu dla ciebie idealnego przyjaciela, towarzysza wszelkich podróży. Szreksiu, poznaj gadający kamień, który mówi. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Nie. A oto obiecany koszyk prowiantu. Powodzenia, Szreksiu. Opiekuj się gadającym kamieniem. Dobrze zrozumiałem, że akt własności nory znajdziemy wewnątrz, tak? Przepraszam, że was opuszczam, przyjaciele. Nie ma sprawy. Nigdy nie sądziłem, że poznam samego Szreksia. No, zbadajmy tę norę. Ale nora. Co? Znowu? Reksio sięgnął po różdżkę. To rzeczony akt własności nory. Proszę bardzo, proszę bardzo. Oficjalnie przekazuję ci, Babo Jago, akt własności nory, uprzednio zamieszkałej przez Szreksia. O, la Boga! Tyle szczęścia naraz! Dziękuję wam, Jasiu i Małgosiu. Proszę, oto obiecana nagroda. Magiczny grzebień. Jeśli rzucicie go za plecy, natychmiast wyrośnie tam gęsty las. Zaprowadzi was do bajecznego skarbu, o którym wspomniałam wcześniej. A może po prostu zamieszkasz w jakimś bajorze? Jasiu, Małgosiu, czy znaleźliście już może dla mnie nowy dom? Strasznie marzną mi płetwy. No, skoro mamy rzucić go za plecy, to chyba właśnie za te plecy. Nareszcie wolny. Teraz będę grabił, palił i pożerał. Drżyjcie! Oś ty, w kopiec wkopany. Do stu beczek zwietrzałego grobu. Musi być, że zawędrowaliśmy do sezamu pełnego bajecznych skarbów. Do stu beczek, Ali! Do stu beczek zwietrzałego prochu. Sezamie uparty, otwórz się wreszcie, Ali!
kochanie! Zostawiam klucz tam! A! Drób! Reksio sięgnął po różdżkę. Hau, 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 hau! Zabłakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Ali, kochanie, zostawiam klucz tam, gdzie zwykle. Czyżby? Aha, sprytne. Aha, bierzemy kluczyk. Aha, używamy kluczyka. W życiu czasem jest tak, że najbardziej oczywiste rozwiązanie jest tym właściwym. A czasem bywa na odwrót. Sezam jednak okazał się pusty. No, niemal pusty. Na środku bowiem stała tajemnicza dynia. Dynia? No chyba lampa. No to taka lampa a la dynia, rzekłbym. Zawał? No właśnie, mi też nie tak coś kojarzy. Podszyj ją, Reksiu. A rychło! Dzień dobry, jestem Dżin. Znacie mnie z takich bajek jak Lampa Alladyna i Lampa Alladyna dwójeczka. Wsławiłem się między innymi przeniesieniem pałacu Alladyna na dużą odległość. Spełnię wasze wszystkie życzenia, ale tylko trzy, jeśli rozwiążecie zagadkę. Dżinie, obawiam się, że plędziesz trzy po trzy. No to trzy... Cztery! Dawaj no tę zagadkę, Dżinie. Oto trzy kubki i trzy złote monety. Zadanie polega na tym, żeby umieścić monety w kubkach, tak? By w każdym kubku znalazły się trzy monety. Ho, ho! Zagadka jak się patrzy! Ta-da! No nie może być! Rozwiązaliście zagadkę! No dobrze, słucham. Trzy życzenia. Hał, 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 hał. Proszę bardzo, Reksiu. Hej, no, ja też chcę być mądry, złowy i piękny. Proszę bardzo, Kretesie. Zostało wam jeszcze jedno życzenie. Wstrzymajmy się z tym trzecim życzeniem, Reksiu. Ani chybi będzie ono nam wkrótce potrzebne. Bierzmy lampę i ruszajmy dalej. Hola! Gratulacje, inspektorze Reksiu! Spisał się pan na medal. Góra zamarzła. Teraz czekam na nowy pałac. Reksio potarł lampę. Nadeszła pora, aby wypowiedzieć ostatnie życzenie. Pałac, tak? No dobrze, panowie, skoro takie jest wasze ostatnie życzenie. Proszę, oto pałac. No taki sen. Ale przynajmniej murowany. Smok nie stopi, wilk nie zdmuchnie. Przykro mi, ale innych nie było. Gratulacje, inspektorze Reksiu. Spisał się pan na medal. No, to na mnie pora. Dzień dobry, zostałem. Witam was, jestem czarodziej Chrumbura. Zdaje się, że ktoś mnie szukał. Ależ ja mam wyczucie czasu. No nie wierzę, ale mamy szczęście. Już myśleliśmy, że ta przygoda prowadzi nas donikąd. Oto dzielny pies Reksio, a ja jestem Kret Kretes. Co chcielibyście się dowiedzieć od najbardziej magicznego wieprza w historii? Zapytaj, co u niego słychać? Huchał. Co u mnie słychać? No nie najlepiej. Moja moc magiczna wyraźnie słabnie. Nie jestem w stanie czuwać nad krainą bajek. Nie wiem, czemu wszyscy zamienili się w żaby. To porażające. Zapytaj o trup chaosu.
Jaki drób chaosu? Nic nie wiem. O, psia moc! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Nie wiem, kto jest tym, który tak potwornie mąci, ale na pewno nie jest im ani docent Snake, ani Szpilmauster. O, psia moc! Żegnam was gorąco i życzę powodzenia. A ja chłodno i oziemle. Ale tylko dlatego, że jestem królową śniegu. Tak naprawdę też wam życzę powodzenia. No, przepiękna nora! Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że przydał się wam magiczny grzebień. A tam będzie schowek namiotny. Tam postawię kociołek. Tu zbuduję piec. Nie wiem, kto jest tym, który tak potwornie mąci, ale na pewno nie jest nim ani docent Snake, ani Szpilmauster. To platforma, z której można polecieć do Bobroru. No chyba żartujesz. Ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Bobror. Tak oto nasi bohaterowie po kolejnych perypetiach wylądowali w krainie Bobror, gdzie ponoć zaległy cienie. No, zobacz, Rekciu. Zaległy tu cienie. Nagle... Reksio sięgnął po różdżkę. Piorna kura zagrakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. No dobra, 9 dla ciebie, Bobromirze. Dzięki, Bulbo. Mimli dostanie 7. Mimli. A dla ciebie, Lovelasie, wychodzi mi, że 3. Jak to? Przykro mi. Jestem Bulbo Badniś, skromny hommit podróżnik. No bardzo mi miło. To mój druh Bobromir, słynny siekacz, który prowadzi nieustającą walkę Bobra ze złem. Ten pan to Mimli, znany swąd... szczególną aurę. Poznajcie mężnego Lovelasa. Każda wiewióra chciałaby go za męża. No bardzo mi miło. Jestem Kret-Kretę, za to dzielny pies Reksio. Dzień dobry panom. Szukamy czarodzieja Barandalfa Białego. My też. Może poszukajmy razem. Może uformujmy drużynę. Wyruszmy na wyprawę. To doskonały pomysł, Bobromirze. Ruszajmy! Musimy dotrzeć do brzegu rzeki Mandoliny. Widzicie ten znak na niebie? Tę wskazówkę? No widzę. To na pewno jakiś znak. Jakaś wskazówka. Bibi. Słusznie, Mimli. Podążajmy za nią. Ja tędy nie idę. Ała, jeżyny! No! Przed nami malownicza rzeka Mandolina! Bulbo nie mylił się.
drużyna wkroczyła do jakże malowniczej doliny rzeki Mandoliny. Chyba obawiam się, że musimy się przeprawić na drugą stronę. Pogromirze, przyjacielu. Tak, Nowelasie, przed nami przeprawa. Wejdę do wody i będę pchał peo tą łódkę. Uwaga, naraz do łódki wejdą nie więcej niż dwie zwierzę. Ojej, widzę orki. Patrolują rzekę. Uważaj, Nowelasie, żeby w mnie nie wpłynąć. Przepraszam, ale nie pozwolę, byś mnie zostawił na jednym brzegu z Mimim i jego aurą. W końcu, po licznych przepychankach, drużyna w komplecie stanęła na drugim brzegu Mandoliny. No dobrze. I co dalej? Dalej droga prowadziła dla odmiany przez las. Dla odmiany musimy dotrzeć do skraju lasu. Podążajmy za znakiem! Za znakiem! Ała, jeżyny! Przesławna kopalnia, Mario. Wspaniały pas, Nowelasie. To szalnie pas! Ała, jeżyny! No, nareszcie. Nareszcie drużyna dotarła tam, gdzie chciała dotrzeć. O, to chyba tu. Albo mi się wydaje, albo nasza drużyna zatoczyła pierścień. A mnie się zdaje, że poszliśmy tam z powrotem. Zaraz, a co ja tu mam w kieszeni? Uwaga, słyszę, że ktoś się zbliża. Niemożliwe. Nie może być! To Barandalf! Barandalf biały! Barandalf? Tak, chyba rzeczywiście tak mnie kiedyś zwano. Barandalfie, czy mógłbyś nam w czymś pomóc? Czy mógłbym pomóc? Tak, chyba rzeczywiście mógłbym pomóc. Zapytaj o trup chaosu! To upiory kurhanów, gęsi hanów i kaczek hanów. Ich pojawienie się to znak, że zło odradza się w krainie Bobror. Nadchodzi zmierzch pewnej ery, a z tego co mi wiadomo, nie powinien. Innymi słowy, ktoś tu mocno mąci. Oj, na kopiec Kreta i Kilimandżaro, aleśmy wdepnęli, Reksiu. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Tak, czas najwyższy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Czas zacieśnić pierścień podejrzeń. Spróbujcie je wszystkie zgromadzić i jakoś ze sobą związać. Ja wiem tylko jedno. Ten, który tak potwornie mąci, ma na ubraniu wzorek w księżyce. No i co jeszcze? Ten, który tak potwornie mąci, ma na ubraniu wzorek w księżyce. Ten, który... No, Rex, nadszedł czas powrotu.
Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego Blada Mucha. Trafionego nim przeciwnika otoczą irytujące owady i będą mu przeszkadzały w rzucaniu czarów. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Oto symbol czaru, ochrona przed plagą much. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. No, Reksiu, wygląda na to, że nauczyłeś się wszystkich czarów drugiego poziomu. Czas, abyś poznał Waldemara Morsa, nauczyciela zaawansowanej magii. Waldy Mors mieszka daleko stąd, na drugim końcu krainy czarów. Udaj się do przystani i przekaż Smokrętowi hasło, które brzmi Wesoły Grzechotnik, a zabierze cię do Waldy Morsa. Wypowiedz hasło Waldy Morsa. Słucham. Panowie czarodzieje, czyż nie tak? Kurs do Waldemara Morsa robi się. Witam, jestem Smokret. Smokret? No nie wyglądasz mi na legendarnego kreta, co jak głodź legenda pokonał świetnego jeżyka. Oj! Obawiam się, że płonę. Lepiej zanurkujmy. Przed nami siedziba Waldy Morsa. Podróż dobiegła końca. Wkrótce Reksio i Kretes mieli poznać samego Waldemara Morsa. No, nie mogę się doczekać. Poczekam tu na was. Nagle... Reksio sięgnął po różdżkę. Hau, 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 hau! Zagnakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Nowy uczeń? Witam, jestem Waldemar Mors, nauczyciel zaawansowanej magii. Oto zaklęcia, których mogę ci nauczyć. Zapytaj o trup chaosu. Hau, 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 hau. Mam pewną hipotezę, posłuchajcie.
Kraina czarów utrzymywana jest w równowadze dzięki wszechobecnej mocy magicznej. Jeśli ktoś spróbowałby skupić, zgromadzić, zassać całą moc magiczną, powstałaby pustka. A taką pustkę mógłby wypełnić chaos. Myślę, że ponury drób, o który pytasz, reprezentuje właśnie chaos. To znaczyłoby, że ktoś kradnie moc magiczną, a tym kimś może być tylko jeden z nas. Jeden z siedmiu czarodziejów. Zdrajca. To ponad siły małego kreta. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Wiem tylko, że obie części jego stroju mają ten sam kolor. To porażające. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ciemność, koła i wiry, ochrona przed kołami i wirami, ochrona przed zamianą żaby. Proszę, przygotuj różkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego ciemność. Trafiony nim przeciwnik pogrąży się w chmurze ciemności i będzie miał problemy z trafieniem cię czarem ofensywnym. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Oto symbol czaru ofensywnego koła i wiry. Trafiony nim przeciwnik będzie miał problemy ze skupieniem wzroku, co skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Oto symbol czaru, ochrona przed kołami i wirami. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. Podejrzany ma albo czerwony kapelusz, albo wzorek księżyce. Na pewno nie ma obu. Podejrzany ma albo niebieski płaszcz, albo wzorek księżyce. Na pewno nie ma obu. Nic nie wiem oprócz tego, że to na pewno nie Valdimos. Wiem tylko, że obie części jego stroju mają ten sam kolor. Jednego jestem tylko pewien. To nie ja jestem tym, który tak potwornie mąci. Nie wiem, kto jest tym, który tak potwornie mąci, ale na pewno nie jest im ani docent Snake, ani Spielmauster. Ten, który tak potwornie mąci, ma na ubraniu wzorek... Podejrzany ma albo czer... Ten, który tak potwornie mąci, ma na ubraniu wzorek w księżyce. Karta zamigotała, zafurczała i nagle stało się jasne, że tym, który tak potwornie mąci, jest... Burektor Mateusz! Przez cały czas nas zwodził! Ochrona po... Oto symbol czaru, ochrona przed zamianą żaby. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Uczniu Reksiu, nauczyłem cię już wszystkiego. Twoja edukacja magiczna dobiegła końca. Od tej chwili jesteś pełnoprawnym czarodziejem. Dawno nie miałem tak pojętnego i bystrego ucznia. Mam nadzieję, że wykorzystasz swoją moc w dobrym celu. Powodzenia! Jak wam się podoba u Waldi? Sympatyczny z niego mocz, nie? Robi się, rzucam sumy, wskakujcie! Sorki, chłopaki, ale przechodzę remont. Rozmawiałeś z wszystkimi czarodziejami? Doskonale! Zatem czas ich tu wszystkich zgromadzić i zdemaskować zdrajcę. Ja zorganizuję spotkanie komisji śledczej, a ty tymczasem, Reksiu, uporaj się z trzecią falą wściekłego drobiu, która właśnie szturmuje nasz uniwersytet. Mam nadzieję, że wszystko wkrótce się skończy. Hasło do furty to bita śmietana. Nagle... Reksio sięgnął po różdżkę.
czarna kura zagnatała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Trup nadciągał. O, psia moc! Świetny strzał, Reksiu! Ale masz cela! Wracać do kurników! A niech to! Ola Boga! No nie jest dobrze! Nie daj kierek, Ciu! Nie! No i więcej tu nie wracaj, ty! Świetny strzał, Reksiu! Tak oto kolejna fala atakujących została zatrzymana. Reksio postanowił czym prędzej udać się na zebranie komisji śledczej. Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. Zagnatała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Reksio i Kretes wkroczyli do wspaniałej sali, gdzie właśnie rozpoczynały się obrady komisji śledczej. Pozornie czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie. Bez wątpienia to jeden z nas. A według mnie za wszystkim stoi grupa trzymająca władzę pierścieni. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że lew, czarownica i stara szafa. Zaraz się wszystko wyjaśni, bo oto widzę dołącza do nas wybraniec z wynikami śledztwa. Ciekawe, kto to? Na pewno nie ja, ani ja. Reksiu, czy wiesz, kto z nas, oprócz mnie, jest tym, kto tak potwornie mąci? To Gulgudryk Gryfindyk. Nie macie dla mnie dowodów. Karta śledztwa musi jednoznacznie wskazywać na kogoś. To Chrumburak.
Tak, za wszystkim stoi Barandalf Biały. Tak, to docent Serpentus Snake. No oczywiście, że Valdimors. Wyszło nam, że Spielmeister. Tak, to burektor Mateusz. Aha, wiedziałem. Niemożliwe. Wiedziałem. Jak mogłeś? Tak to ja! Zwodziłem was tak długo, naiwniacy! Ale już za późno, za późno! Portus otworus, czary mary, bec! Zaśmiawszy się okrutnie, zdrajca czmychnął przez czasoprzestrzenny portal. Zadrań! Nie namyślając się długo, Reksio i Kretes podążyli za nim. Raz mały Tadeusz chciał wejść na kapelusz. Otwierał szuflady, lecz nie mógł dać rady. Powiedział mu Marek, obserwuj zegarek. Skorzystał Tadeusz z porady. Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Dzisiaj jest duży kapelusz, służy, bo urósł na raty od picia herbaty. Gdy noc nadchodzi, a wkrótce ranek, czy to się godzi, tak nagle wychodzi na stole. Zostawić herbaty dzbanek? Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Oglądanie grzyba nie jest zbyt uprzejme. Siadanie do stołu bez zaproszenia nie jest zbyt uprzejme. Picie herbatki na stojąco nie jest zbyt uprzejme. Sugeruję, żeby barwne ilustracje były jeszcze bardziej barwne. To był chyba w ogóle pomysł... pana Gąsienicy. Nie będę się ubierał. Właśnie wymyśliłem gadający kamień, który mówi. Tak, pod warunkiem, że świat będzie na ślimak. Albo dokładnie odwrotnie. Sugeruję, że... Tak, ale mam lepszy pomysł. Właśnie wymyśliłem gadający... Sugeruję, żeby... Dobrym pomysłem wydaje się zacząć wszystko od końca. Tak, ale mam lepszy pomysł. Nie będę się ubierał. Sugeruję, żeby... Dobrym pomysłem... Właśnie wymyśliłem... A może dla odmiany wszystko będzie mroczne i niebieskie? Trochę trącimy się, tak. Nie chcecie. Słuchajcie, mi się wydaje, że cały świat powinien być na ślimach. Da się zrobić, na czerwiec. Nic, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ja mam tego dosyć. Zróbmy lepiej film animowany. Słabne, weź posłuchaj, co ty mówisz. No, przepraszam, ale nie rozumiem, skąd one ciągnęły ten lukier. Ja mam tego dosyć. Budujmy coś wielkiego z twarogu. Tak. Oczywiście. No nie, świetny pomysł jest. Nie, wszystko fajnie, ale niestety musimy się pospieszyć. I to mnie dosyć martwi, ponieważ widzę, że Reksio depcze nam po piętach. Budujmy coś wielkiego. Mam. On tam po prostu buduje wielkie jajo. Da się zrobić, ale na czerwiec. Nic, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Moment, czy... Tak, mam nowy, świetny, doskonały pomysł. Tak, pod warunkiem, że świat będzie na ślimaku. Ale to w sumie nie jest zły pomysł. No to jest niezły pomysł. Dobra, róbmy tak, że wstawiamy adapter, wieszamy butelki i on tam wchodzi, że niby ma tej królewny. Ale tak naprawdę trzeba przed wioską normalnie na tych kurach. Co wy na to? Nigdy w życiu. No, przepraszam, ale nie rozumiem, skąd one ciągnęły ten lukier. I jeszcze
I jeszcze proponuję, żeby Reksio jeszcze raz się znalazł w sytuacji bez wyjścia, tak jak tam na początku zupełnie. Bo to nam da trochę czasu. Spodziewa się telefonów. To co proponujecie? To mi przypomina, że na samym początku marcowy zając miał taki pomysł, żeby on się wiercił gdzieś i dowiercał. Bynajmniej. To co proponujecie? O, mam pomysł. Powiedzmy, że on wchodzi do takiego pomieszczenia, gdzie są szuflady, grzyb i tam, co ty mówiłeś wcześniej? Kilka tajemniczych postaci, tak? Tak. Nigdy w życiu. Słuchaj, czy my mamy prawa do psa, który jeździł koleją? Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Jeśli chcesz urosnąć i dosięgnąć kluczyk, będziesz musiał odgadnąć trzy niezwykle trudne zagadki. Poproszę o pierwszą zagadkę. Słuchaj. Co to jest? Rano chodzi na czterech nogach, po południu chodzi na czterech nogach, wieczorem chodzi na czterech nogach, a także miauczy i pije mleczko. No i co jeszcze? Powiedz, że kot. Dobrze. To porażające. Poproś o drugą zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na dwóch nogach, po południu chodzi na dwóch nogach, a wieczorem gdacze i wysiaduje jajka. To ponad siły małego kreta. Powiedz, że kura. Dobrze. No to klops. Poproś o trzecią zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na stu nogach, po południu chodzi na stu nogach, wieczorem chodzi na stu nogach i ma sto nóg. No nie wierzę. Powiedz, że sto noga. Dobrze. No, zaskoczyłeś mnie swoją wiedzą i błyskotliwością. Proszę, oto kawałek grzybka. Jak go zjesz, to urośniesz i dosięgniesz kluczyka. Ty, trudne były te zagadki, prawda? No, moja rola dobiegła końca. Znika. Reksio zjadł kawałek magicznego grzybka i poczuł, że rośnie. Reksio zjadł ciasteczko i poczuł, że maleje. Oż ty w kopiec kopany! A to co za polana? Reksiu, jak się cieszę, że jesteś! Mój pan uwięził mnie za to, że pomogłem ci uciec! Uwolnij mnie z tej klatki, a zaprowadzę cię do niego! Reksio przekręcił kluczyk i po chwili biały królik był wolny. Moja zemsta będzie słodka! Chodźcie za mną! Jeszcze minutkę! Poczekajcie na mnie! Co ten drań tam kombinuje? Już niebawem! A może chwilę odsapniemy? Z przysłowiowymi duszami na ramieniu Reksio i Kretes wkroczyli do tajemniczej komnaty. Jeszcze minutkę i szkatułka się otworzy i to, co jest w środku, będzie moje, tylko moje. A wtedy to ja będę królem wszechświata. Ależ ty jesteś uparty, Reksio. Broń się! Reksio sięgnął po różdżkę. A masz! O, la Boga! No nie jest dobrze. Nie daj się, Reksio! I cia! Nie daj się, Reksio! Świetny strzał, Reksio! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!
ale masz cela. I ciach! O, psia moc! Ale masz cela. I ciach! Świetny strzał, Reksiu! Nie daj się, Reksiu! Nie poddawaj się! A niech cię! Przegrałem! Przegrałem z Reksiem! I przegrałeś z Kretesem! W jakimś sensie, oczywiście. Jeden rzut oka wystarczyłby zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Reksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała, zabrzęczała i rozpadła się na milion części. No, prawie milion. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Zaś ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. O, nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. Reksio przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. Przypominały kształt jego własnej łapy. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. To nie jest zbieg okoliczności! Wewnątrz szkatuły znajdował się zwój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której... Możemy wrócić do domu! To wygląda na jakiś list. Tylko co to za dziwny alfabet? Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu! Róg ekranu zawinął się. Ura, Juśku! A co to? To chyba koniec! I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko... Zamknąć książkę! Kogucie, zamknij książkę! Tak, oczywiście! Reksiu, Kretesie, wróciliście! Dobrze cię widzieć, ty mój stary kapłonie! Ho, 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 ho! Tyle szczęścia naraz! No, chłopaki, budujcie mi z powrotem wajchadłowiec. Wracam na kuram do mojej moli. Mój makaron pewnie już wykipiał. Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. Sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. Reksio został mianowany honorowym 8 czarodziejem. Wszyscy bardzo się cieszyli. Zaś Reksio i Kretes powrócili do domu. I już mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie dzielny pies Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy... Nie jest dobrze! Ten list, co go znaleźliście, odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest w naszych rękach. No nie wierzę.
Moli mi tego nie daruje. Co znajdowało się w tajemniczym liście? Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z czwartej części przygód Reksia. Reksio i wehikuł czasu. Makaron! Makaron! Nie mogę już przecież. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Za co dają w telewizorze? Reklamy dają. Bleh. O, nasza oferta. Ej, to znam. To my tam gdzieś jesteśmy w siatku, nie? W tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone, ładnie są tam. Na tym ekranie. Równo są ułożone. Równo, tak. Takie odstępy mają, równe takie. Jak to się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. O, smakule. Ja w to grałem, naprawdę niezłe. Ciekawe, czy taka reklama na kogoś działa, taka co leci na koniec. Na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem na już... Na mnie bardziej. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już 3. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne programy. No nie, w sumie... czego sobie taka... reklama na koniec takiego programu. To jest też nie bardzo fajnie to oglądasz. Ale już w sumie jak musi być już, no to z twojego złego lepiej. Ale tak całe. Zgrabnie, ładnie sklecona, zmontowana. No i ten podkład, to tło takie to ładne jest pod tym. No. Szkoda, że białe. Jest w sepi trochę tak raczej. No dobra, gdzie ten makaron? Ej, przystałem. Jak się skończyło? Nachalną reklamą. Straszne. Niekoniecznie. Reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz to ja mam pytanie. Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja! Ja!